Widzowie, nadszedł ten dzień. Nadszedł ten jeden, jedyny, niepowtarzalny dzień w świecie Palionowa, a mianowicie uciekamy dzisiaj z więzienia Yetiego. Ale zanim jednak uciekniemy z tego więzienia, to chciałbym o jednej rzeczy, prawda, powiedzieć. Bo mam tutaj tą tablicę, którą, prawda, dobrze znacie. I teraz tak, pamiętacie, jaką ja ostatnio tutaj sumę ustawiałem w momencie, kiedy pokazywałem tę tablicę? Bo ja się właśnie mega zdziwiłem. Pokazywałem tutaj 183 tysiące. Czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, ile mamy w tym momencie subskrypcji? Jest w tym momencie 187 tysięcy. Co znaczy, że przebiliście tą sumę o 4 tysiące subskrypcji w mniej niż tydzień. Albo nawet nie, chyba w 3-4 dni jakoś tak. Więc jesteście naprawdę mega kozakami i w tym momencie muszę to zmienić. Więc zmieniamy tą trójeczkę oczywiście na siódemeczkę. Aczkolwiek z tego co widzę, w tym momencie, bo dosłownie w tej sekundzie, bo mam odpalone tutaj na ekranie, 187 400 subskrypcji wybiło. Więc tak naprawdę jeszcze dzisiaj będziemy mieli 188 000. Więc powinienem tu już ustawić 188, ale to najwyżej ustawimy na następnym odcinku, bo na dany moment jest 187, ale 188 będzie dzisiaj, bo przyrosty teraz dzienne to jest około 1500 subskrypcji, więc za to wam bardzo widzowie dziękuję. I jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje tego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobisz, ponieważ lecimy speedrun, robimy po 200 tysięcy subskrypcji, które są już tuż. Więc subskrybujcie. A my jesteśmy już oczywiście na Palionowie i dzisiaj będzie uciekane stąd. Będzie uciekane, widzowie, patrzcie. Mamy tutaj przygotowane jakieś rzeczy postołowe. Nikt mi tego nie zabrał, nikt mi nie przeszukał tej skrzynki na szczęście. Mamy jakieś złote jabłko, mamy tutaj tą jakby trawdora, mamy siekierkę, mamy, co my tutaj jeszcze mamy? Mamy no jakieś, prawda, jedzonko mamy, to możemy sobie zabrać. Tego nie chcemy, bo tego nie będę jadł, jestem idiotą. Ale czekajcie, co nam się tu może przydać jeszcze? Nic z tych rzeczy nam się nie przyda. Wezmę sobie to drewno, bo ono może akurat. Dobra, szkło też wezmę na wszelki wypadek. No i co, jesteśmy w tej klatce i teraz jaki jest plan? Plan jest taki, że po prostu jakoś się wydostać, bo jak widzicie, nie mogę rozwalać tej szyby dalej. Jest tutaj dalej jest coś takiego jakby taka niemoc. I to, że ja mam tą siekierę, nic nie sprawia tak naprawdę, ponieważ tylko jeżeli Yeti mi pozwoli, to ja mogę coś rozwalać. Ale nie wiem, czy pamiętacie, wczoraj byli tutaj chłopaki i zostawili mi właśnie rzeczy, które odłożyłem do tamtego Ender Chesta. I to właśnie były jakieś kill-off, była potka na siłę, po której mam nadzieję, że uda mi się rozwalić cokolwiek, że po prostu znajdzie mnie taka siła, że będę mógł rozwalać i szczerze na to liczę. Więc dzisiaj musimy się jakoś dostać do tego Ender Chesta. Będę musiał tutaj poczekać na to, aż przyjdzie jakiś Yeti, czy ktoś w ogóle, czy to palią. O, on. Dzień dobry. O czym tutaj gadałeś? Czy co, ja do siebie, sobie co? Sam do siebie. Ja już tutaj jestem tak samotny, że ja sam do siebie muszę rozmawiać. Oj, to niedobrze, to niedobrze. To bardzo niedobrze. Ja przyszłam tutaj cię wypuścić dzisiaj. Wiesz, pochodzisz sobie chwilkę, wyprostujesz nóżki. Ja myślałem, że już na stałe mnie wypuścisz. Nie ma opcji, ja teraz będę tutaj. Dlaczego? Ale co ci szkodzi, żebym ja mógł wyjść na stałe? Po co mnie tu trzymasz? Ja cię tutaj trzymam, ponieważ no niestety, no i tak mi kazał Yeti. No ja tutaj nie mam nic do gadania, wiesz. Sorry, szczerze. Dobra, no a możemy zrobić tak, że mnie wypuścisz teraz, żebym sobie chociaż pobiegał. No, może być, ale ja będę tutaj cały czas stała tutaj w tym miejscu. Jak dobrze, ja nie będę nigdzie uciekać, ja nie mam takiej potrzeby. Dobra, uwaga, wypuszczam tu. Dobra, dobra. Okej. O, jestem cała diamentowa, więc uważaj jeszcze przed. Nie, ja bym się nie odważył. Czyli co, czyli ja mogę sobie teraz biegać dookoła? Tak, dwie minutki i wracasz do celi. Szybko, raz. Dobra, dobra, to pobiegajmy sobie, dobra. Okej, widzowie, mamy Ender Chesta i teraz tak. Pierwsze kółko robię. No widzę, raz. O, dobrze. Minuta 30 sekund. Ile? Minuta 30 sekund została. Ale czemu tak mało czasu mam? No bo generalnie, czekaj, co ty tam, co tak wolno to kółeczko zrobiłeś? Nie, bo zrobiłem większy łuk, po większym łuku. Spiesznie, raz. Bo więcej biegam teraz. No, tutaj sobie zakręcam, no, tak o, tutaj. Dobra, 30 sekund. Jakie 30 sekund, czemu tak mało? Ja chcę, daj mi jeszcze z dwa kółka zrobić. No dobra, no dwa kółka jeszcze, czekaj, a ja tu patrzę, czekaj, ja idę coś sprawdzić, tylko chwila, biegaj tutaj spokojnie, a ja, chwila. O, dobra, jestem, halo, Szybson, gdzie Ja biegam, jestem po drugiej stronie klatki. Jak to po drugiej stronie klatki? Co? Nie widzę cię! O co chodzi? Ty, Szybson! Szybson, nie. O, ty Szybson, ty uciekasz! O, ja ci dam, nie ukryjesz się teraz, już się nie ukryjesz. Nie, dobra, ty za szybko lecisz. Dobra, wrócę. Już. Nie, Szybson, ty już zostajesz, ty wiesz co robisz, ja ci jeszcze jedno kółko robię. Nie ma jeszcze jednego kółka. Czemu jeszcze nie? No bo się wkurzyłam tutaj, no już raz, dwa, wracasz tutaj. Nie wychodzisz, wracasz w koty. Dobra, wchodzę z powrotem, wchodzę, już. Pyk,
zapytam cię i nawet podwójną warstwę tutaj zrobię, żebyś nawet nie myślał tutaj. Ale jak, ale jaki wyjście? Przecież ja nie mogę nic rozwalać ani jednego bloku, to jak ja tu mam ten? Nie, ale to za kary, ja nie wiem, takie podwójne po prostu moc, żeby, ale żebyś nie mógł. Palionka, przecież, czy widzisz, co ty zrobiłaś w tym momencie? A co z tej strony nie zrobiłaś podwójnego? Jaki to jest nie, sens? Ale z tej strony, bo masz prosto do wyjścia tutaj, więc musisz. A, rozumiem. Jak zbijasz z boku, to musisz troszeczkę jeszcze przebiegnąć, więc. To ma sens, to ma sens, zdecydowanie to ma sens. Mówiłam. No dobra, to w takim razie szybko. Dzięki, palionka, że pozwoliłaś mi wyprostować trochę nóg. A czy mogę trochę jedzenia, bo mi się już kończy? No, właśnie dzisiaj Jedi powiedział, że bez jedzenia ma być. Co? Jak bez jedzenia? Ale jak ja mam wytrzymać? Ale nie, no to jest niesprawiedliwe mega. Ale nie, no masz zgniłe mięso chyba jeszcze, nie? Nie, właśnie skończyło mi się. Proszę, daj mi coś. No nie, wiem, dobra, wiesz co, no jest mi trochę żal, ale nie mów tego temu. Ja mu dam ci troszeczkę kurczaczka i tyle, dobra? Tak, dziękuję ci pięknie, dziękuję, naprawdę palionka, mega, no, mega miła jesteś. A nie więcej, dobra, to tyle tak naprawdę, nie mów nic Yetiemu i oczywiście. Ja w takim razie idę i widzimy się jutro, siedź tutaj grzecznie. Jasne, do zobaczenia jutro. Pa, pa. Cześć, cześć. Dobra, widzowie, ale jazda, patrzcie, mamy wszystko, co jest nam potrzebne w tym momencie. Więc tak, ustawmy sobie na spokojnie ekwipunek, pozwólmy jej sobie odejść. Mamy siekierę, mamy kill off, weźmy sobie to, ustawmy tak, mamy. Okej, pisaliście mi w komentarzach, że miałem książkę w Ender 6, dlatego ją zabrałem razem z wszystkim, co tam było. Ale już mi się przypomniało, co to jest. Przyznanie działki. To nie było nic takiego, co by mi się przydało. To po prostu było przyznanie działki tego mojego terenu, na którym miałem właśnie domek. Więc to coś będę mógł odłożyć do Ender Chesta. Okej, mamy tak, weźmy sobie jabłko tutaj. Ja oczywiście żarcia mam masę, ponieważ w tym momencie mam prawie 2 staki chleba, bo mi przynieśli chłopaki i tak dalej. Mamy tą potkę na siłę, co oznacza, że ona nam pozwoli tutaj, jak ją wypijemy, będziemy mogli rozwalić. Bo patrzcie, w tym momencie nie możemy rozwalać w ogóle tych szyb. I to jest strasznie, no jakby, no wiecie, mam nadzieję, że ta potka cokolwiek zmieni. Tutaj już nic więcej jakby nie potrzebujemy. Mamy mleko, więc będziemy mogli ściągnąć efekt w razie czego. Mamy tego trapdora, którego tam powinienem postawić na crafting, ale widzę, że tam już jest, co oznacza, że chłopaki wczoraj jak tutaj byli, to już musieli to tam postawić jakoś, jak ja nie zauważyłem, albo to przygotowali, nie wiem, może jak mnie tutaj nie było na serwerze, to ktoś to zrobił tam, żebym już miał pod ucieczkę, ale ja w razie czego miałem jednego trapdora, więc jestem w stanie uciec nawet bez jakby użycia tego mojego, co naprawdę pozytywnie, że tak powiem, mnie zaskakuje, ponieważ rozwalamy ten crafting i uciekamy. No słuchajcie, jesteśmy prawie gotowi tak naprawdę, wszystko mamy stąd, tak nie wiem, co by tu się jeszcze przydało bardziej, więc uwaga. Chyba możemy przejść do picia tej poty. Ja się mega boję, ponieważ jak wypiję tą potę i się nic nie wydarzy, to serio się popłaczę. Dobra, widzowie, pijemy tą potę. Uwaga, 3, 2, 1, 0. Wypita pota. Mamy siłę. Uwaga, czy jestem w stanie roz... Tak jest! Okej, odkładam szybko do tego Ender Chesta tą moją książkę i w tym momencie możemy uciekać. Ej, jak dobrze, nienawidzę tego miejsca, hapu na to miejsce oczywiście. Tu w tej skrzynce nic nie ma, dobra, tu powinno być teoretycznie jakieś przejście, uwaga. Jest to przejście, nie wierzę w to, jest droga ucieczki, murujemy to za sobą oczywiście. Ej, dobra, mamy jakąś drogę ucieczki, tylko nie mam niestety pochodni żadnej, to był błąd. Nic tutaj nie widzę, ale widzę, że jest światełko jakieś w tunelu na końcu. I w tym momencie możemy tędy uciec, dobra, dokąd to ten tunel prowadzi, błagam, niech się dowiemy, dokąd ten tunel prowadzi. Uwaga, przechodzimy tu, dobra, tu jest jakieś wyjście, okej, tu jest jakoś jaśniej. Tu jest jakieś pomieszczenie, czy coś, jest pochodnia. Jaki tunel wydrążony, co jest? Dobra, biorę jedną pochodnię, żeby mieć na przyszłość, może mi się przydać. I lecimy tędy, dobra, uciekamy, udało się, uciekamy. Jaka ucieczka w ogóle? Co jest grane, jaki tunel tu został przygotowany dla mnie? Dobra, tam widzę, że się kończy tunel, ale może jest skręt w jakąś stronę? Jest chyba w prawo, dobrze widzę. Czy w lewo? Nie, chyba w prawo jest skręt, tak, w prawo jest skręt, okej. Czyli idziemy w prawo. Dobra, czyli mamy drogę ucieczki, jeszcze patrzcie, mamy złote jabłko ulepszone. To jest po prostu jakiś szok. W tym momencie jesteśmy niezniszczalni, jest wyjście, to jest ten moment, widzowie, wychodzimy z więzienia, uciekamy, już mnie tu nikt nie będzie więzić, teraz po prostu jestem wolnym tostem, nic mi już nie zatrzyma tutaj w tym świecie. Dobra, uwaga, mamy to, są łódki nawet przygotowane, żebym mógł uciec, co jest grane. Dobra, uciekamy, tu nie mogę przelecieć, tam muszę płynąć, dobra, czyli tam prawdopodobnie jest palionowo, skoro tam było zamurowane. Okej, czyli musimy lecieć tak, dobra, teraz trendy na palionowo, o nie, są jakieś 4 ścieżki, którędy na palionowo? O nie, ja nie wiem, którędy mam płynąć. O nie, dobra, którą ścieżkę wybrać?
którą ścieżkę wybrać? Czekajcie, czekajcie, rozejrzyjmy się tutaj. Tutaj jest ścieżka pomiędzy taką szczeliną, taką przełęczą dziwną, dobra. Tam jest taka jakby bardziej bym powiedział, że... może tam? Kurczę, to mi najbardziej pasuje na taki powrót do domu, ale może to być złudne. A tutaj, tu znowu jest między takimi górami. No wiecie co, kurczę, my nie mamy chyba... Ja nie wiem, którędy napalionowo. Ej, dobra, to mnie teraz w tym momencie, to ja się boję w tym momencie. Nie wiem, którędy mam płynąć. Dobra, chyba wybiorę to. Chyba wybiorę w tą stronę, chociaż nie. Nie wiem, nie wiem. Dobra, jakieś wyliczanie. Mamy raz, dwa, trzy, więc robimy tak. Raz, dwa, trzy. Cuchniesz ty, a ja nie. Hehe. Dobra, nie wiem, płyniemy na środek. Nie wiem, mam to gdzieś, nie wiem, jakie wyliczanki. Dobra, płynę tedy. Muszę po prostu jakąś decyzję podjąć i po prostu gdzieś popłynąć, więc wybieram tą stronę. Gdzie mnie to doprowadzi, nie mam zielonego pojęcia, ale mam nadzieję, że trafimy na palionowo. Ponieważ, no, jakoś tutaj trzeba wrócić, no nie wiem, może akurat stąd przypłynęli. No nie wiem, wyglądało to dosyć wiarygodnie, aczkolwiek z tego co widzę to teraz skręca. Więc całkiem możliwe, że to łączy się z tamtą, która była też tutaj obok. Czyli może to nie są te, ale dobra, tu teren wygląda znajomo, tak jakby, w sensie te góry, wiecie, to wszystko... czy tam jest śnieg! Tam jest śnieg! Tam jest śnieg, tam... czy to jest góra Yetiego? Ej, dobra, jest pewna... A to co jest? Co to jest tam? Ej, co to jest? Widzicie to? Tam jest jakiś mur z lodu. Kurde, dobra, nie wiem, czy ja tam powinienem iść. Czekajcie, no popłyniemy tutaj tą wodą w takim razie. Ale to jest mega dziwne. Dobra, czy tu jest palionowo? To tak wygląda podobnie trochę. Dobra, wiecie co? Ja sprawdzę ten lodowy mur tam w takim razie. Jestem mega ciekaw, co to tam się kryje, więc ja może tam pójdę po prostu i to sprawdzę. Bo ten lodowy mur, jeszcze go nie widziałem, ale może, bo wiecie, mówił Yeti, że jakby przejął palionowo całe i że teraz to są Yetowice, więc może on je otoczył takim złotym, takim murem. Ja nie mogę, co to... Tam byliśmy, stamtąd przy... Czy ja tam byłem uwięziony właśnie w tamtym miejscu? Ej, bo to by się zgadzało. To by się bardzo zgadzało. Czekajcie. Czy to jest miejsce, w którym ja tam byłem? Ja muszę to sprawdzić, aczkolwiek nie chciałbym znowu trafić w sidła tamte, które tam są, a już na pewno tam jakby alarm, że tak powiem, funkcjonuje, że już uciekłem, pewnie palionka się zorientowała i pewnie już mam przerwalone u Yetiego, ale to zobaczymy. Czekajcie, przejdźmy tu. Zobaczmy tutaj jak wygląda... Nie, no nie mogę tędy wyjść. Ja nie mogę, ta góra jest taka wielka. Ale ja nie mam jeszcze elytry, no nie wiem, ja się czuję jak bez ręki. Jak ja muszę zdobyć moje własne itemy, muszę dostać się na palionowo. Aczkolwiek, o nie, wiecie co jest najgorsze, teraz sobie przypomniałem, że ja oddałem Yetiemu mój dom. Nie, to jest najgorzej. Dobra, przejdźmy tutaj w takim razie. Tu jest, no nie wiem co to jest za miejsce, ale dobra, chciałbym się tam dostać. Bo to wygląda mocno podejrzanie, to miejsce. I nie wiem gdzie jesteśmy w tym momencie. Możecie mi dać znać, w którą stronę ja mam iść w ogóle, bo serio, dla mnie to jest, ja pierwszy raz widzę ten teren, nie? I w ogóle nie wiem gdzie jestem w tym momencie. Bo mnie Yeti uwięził w jakimś, nie wiem nawet gdzie dostałem. Przez portal przyszedłem i się tu pojawiłem, no to już ja nawet nie wiem jak ja tu trafiłem. Dobra, co to jest za miejsce? Dobra, czekajcie, musimy tu zrobić tak. Nie mam, dobra, mamy coś do podbudowania się, więc podbudujmy się tutaj, myk, okej. Co to jest za... Co to jest? Co to jest za miejsce? Co to się dzieje? Co to jest? O nie! Co to jest za miejsce? Ej, nie rozumiem! Co to jest? Widzowie! Jakieś zaśnieżone, taka baza jakby, ja nie wiem o co chodzi. Dobra, wejdźmy tu do środka i zobaczmy co tu się kryje. Tu jest jakieś zejście na dół. Czy ja tu chcę schodzić? No, mogę tu zejść. Czekajcie, zejdźmy tutaj i zobaczmy co się kryje na samym dole. Bo mocno podejrzane to miejsce jest, serio, mocno podejrzane. I nie wiem za bardzo gdzie jestem w tym momencie, ale... Czy to jest coś od Yetiego i tak dalej? Nie wiem. O nie, przecież to jest to miejsce, w którym ja bym uwięziony. Nie, wychodzę stąd. Ja prawie sam wróciłem do klatki. Nie. Dobra, wychodzimy stąd, wychodzimy. To jest od tego miejsca. Nie mogę wyjść tedy, co tu się dzieje? Dlaczego nie mogę tedy wyjść? To jest jakaś blokada. O, mogę, dobra, wyszedłem, udało się. Dobra, gdzie tu jest wyjście? Tu jest wyjście, wychodzę stąd. Nie chcę tu przebywać ani chwili dłużej. Dobra, wychodzę, stamtąd, dobra, idziemy. Nie wiem, w którą stronę jest napalionowo z powrotem. Ale muszę po prostu wybrać jakąś drogę i po prostu pójść w jakąś, więc dobra, idę tu, patrzcie, zostawiam te schody nawet. Idę w tamtą stronę, uciekam gdzieś tam. Tam jest jakiś śnieg, tam jest jakaś góra, może to jest tam. Może to jest tam, dobra, lecimy w tamtą stronę i zobaczymy gdzie trafimy. Nie wiem widzowie, ja jestem w tym momencie zagubiony, totalnie nie wiem. Co to jest za kopalnia? Co tu się dzieje?
Co to są za miejsca w ogóle? Ja tego nigdy wcześniej nie widziałem. Nie wiem, mam tego dosyć. Uciekamy tu. Uciekamy wprost. Tutaj na... Nie wiem. Nie no, tu... Nie no, to są tak mi nieznajome tereny. Nie mam pojęcia, skąd przyszedłem. Nie mam pojęcia, gdzie mam wracać. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. W ogóle... Nie... Kurczę, co to są za przełęcze? Dobra, może... Tam jest jakaś... Tam jest jakiś domek. Widzicie to? Ej, płyniemy tam. Płyniemy tam, dobra, czy doskoczę? Doskoczę, dobra, na chilku. Okej, okay, tu latujemy do wody. Ładujemy się do łódki i płyniemy w tamtą stronę. Dobra, zjem sobie coś na szybko tylko, bo jestem mega głodny w tym Minecrafcie. I szybko, jeszcze jeden chlebek. Teraz mogę jeść, teraz już jestem wolny. Dobra, płyniemy tutaj i dopłyniemy tam do tego. To jest jakiś, dobra, tam jest wioska. Tej wioski też nie kojarzę. Gdzie ja jestem w ogóle? Co to są za miejsca? Ja w tym momencie nie wiem, co się dzieje. Wyszedłem z więzienia i czuję się, jakbym był w ogóle w innym miejscu, w innym świecie. Nie jest to w ogóle podobne do Palionowa, nie wiem co to ma być. Tam są jakieś dynie na górze, tu jest jakiś domek, tylko co to jest za domek, to ja totalnie nie mam pojęcia. Ale skoro jest tutaj jakaś wioska, to pewnie się w niej zatrzymamy na jakiś czas, skoro nie wiemy, którędy do domu. I teraz tak, co tu mamy, tu jest jakaś skrzynka, jest. Mamy mapę, mapa może nam się przydać jakoś. Możemy na mapie zobaczyć, gdzie jesteśmy mniej więcej, o. To jest plan, widzowie. To jest plan, który trzeba na pewno zrobić. Przeszukajmy tą wioskę, ponieważ liczę na to, że znajdziemy tu coś ciekawego. Dobra, jest łóżko, więc będziemy mieli się w czym przespać. I tak chyba też zrobimy, w sensie zabiorę sobie to łóżko, żeby mieć na później. Niestety nie jest pomarańczowe, ale co ja będę wybrzydzał? Będę spał na czym się tylko da w tym momencie, skoro nie mam do nic dostępu. Akurat się robi noc. Czekajcie, zwiedźmy tutaj jeszcze na górze ten domek jeden, ponieważ tutaj... O nie, co mi robić? Proszę, zostaw mnie, zombiaku. Ja ci nic nie zrobiłem, ja jestem w tarapatach. Proszę mnie tutaj nie ten, ja nie wiem, którędy do domu, ja chciałbym bardzo wrócić do domu. Nie no, proszę. Dobra, przejdźmy tu, hop, tutaj, tu są jeszcze jakieś domki. Błagam, niech tutaj będzie ktoś, niech tu będzie ktoś, kto mi da jakąkolwiek informację. Nie no, znowu jest ten, dobra, mamy jakieś podstawowe rzeczy, bierzemy to oczywiście, nigdy nie będę wybrzydzać na takich rzeczach. Mamy łóżko i w sumie nie wiem, co my tutaj możemy jeszcze innego znaleźć. Dobra, tu jest coś, tu jest ognisko. Dobra, tam jest jeszcze domek, tam jest kowal. Dobra, idziemy jeszcze na drugą stronę, bo tam to może nam się bardziej przydać niż to, co znaleźliśmy tutaj. Więc idziemy, może tam będzie jakaś informacja. I jak nie, no to po prostu zatrzymam się w tej wiosce i poczekam na informację od was, co mam w takim razie z tym zrobić i jak mam wrócić na Palionowo, ponieważ szczerze przyznam, nie wiem jak mam tam wrócić, nie wiem, którędy droga jest tam do Palionowa. Więc musimy po prostu znaleźć jakąkolwiek, że tak powiem, miejsce na osiedlenie się chwilowe, ponieważ zanim odnajdę, to trochę może minąć. Dobra, tu mamy kolejne jakieś rzeczy, weźmy to wszystko oczywiście. Przepraszam, was okradam, wieśniaki, ale no trudno, życie. Niestety jesteście, prawda, tutaj po to, żeby dać mi te wszystkie rzeczy. Dobra, załatwmy te zombiaki na szybko, bo mnie tutaj już męczą, tak samo ten pająk. I musimy iść spać zaraz, ale to był ten kowal i on mnie najbardziej interesuje, ponieważ w nim może być coś, jakiś miecz czy coś do walki. Proszę, cokolwiek, jakaś zbroja, o, na zbroję bardziej liczę. O Jezu, jak dobrze, dostaliśmy to, co potrzebowałem, mieczyk i zbroja. No po prostu wybitnie się w tym momencie wydarzyło. Tu jest jeszcze jeden domek, co tutaj się kryje, tu jest, dobra, tu będziemy mogli sobie przypalić coś dobrego. Dobra, bierzemy to też oczywiście. Tutaj, tak, tutaj nic nie ma. Tutaj, tu nic nie ma, dobra. Mega dziwna jest ta wioska, ale wiecie co, nic tutaj nie widzę takiego ciekawego. Dobra, zatrzymuję się w tej wiosce. Tutaj zakończę odcinek, ponieważ nie wiem totalnie, w którą stronę mam iść. Pójdę gdzieś tam na dół, koło tej wody, tam gdzie łódkę zaparkowałem. W tym domku sobie zamieszkamy, myślę, tak chwilowo, zanim trafimy do Palionowa. I po prostu dajcie mi znać w komentarzu, w którą stronę jest do Palionowa w ogóle, którędy ja tam mam pójść, jak wrócić i tak dalej, bo ja totalnie nie wiem, gdzie jestem. Tu sobie przygotuję moje szybkie łoże, prawda, w tym momencie. Stawiamy łóżko, stawiamy sobie crafting tutaj, stawiamy sobie tutaj do przepalania coś, żebyśmy mieli. Odłóżmy sobie do skrzynki wszystko, co mamy, tak żeby odciążyć się chwilowo. No i co, czekam na wasze informacje w komentarzach, a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Mam nadzieję, że jutro odnajdziemy Palionowo i wrócimy z powrotem do wszystkich i odzyskamy Palionowo i nie będzie się to nazywało Jetewice, obiecuję, nie ma takiej możliwości. Pokonamy Jetiego i Palionowo zostanie na zawsze Palionowem. Trzymajcie się, pozdro, do jutra, elo.